Takie są skutki wiatru, który ostatniej nocy wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę. Nie wytrzymywały drzewa i dachy. W pewnym momencie ponad 270 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Orkan Ksawery wyrządził w nocy spore szkody na Górnym Śląsku. W nocy powiało grozą m.in. w Tarnowskich Górach. Taka wichura nagle się zerwała etapami, że strach ogarniał. Jeszcze mało tego, światło brakło. Gdzie wody nie było, centralne stanęło. Lodówki oczywiście, także że to są rzeczy nie do opisania. Bardzo ciężko, wiatry takie, ach, tylko człowiek się martwił, żeby jakieś drzewo nie spadło, nie na ludzi, na auta. Z powodu silnego wiatru przewrócił się komin spalinowy i uszkodził dużą część dachu miejskiego przedszkola. Strażacy załatali dziury, ale zajęcia dla najmłodszych zostały odwołane. Łącznie w całym powiecie tarnogórskim strażacy interweniowali do rana 70 razy. Głównie są to powalone drzewa na drogach, ale mamy również kilka przypadków uszkodzeń w budynkach. Jednym z budynków, który został uszkodzony, jest liceum ogólnokształcące przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowskich Górach, w którym powalone drzewo wybiło szybę. Orkan dał się we znaki również pasażerom kolei. W Kobiurze wiatr zerwał trakcję kolejową. Pociągi miały duże opóźnienia, bo kursowały na przemian jednym torem. Ksawery nie ominął też Katowic. Tak wyglądały rano okolice Rawy. W całym mieście wyrwanych lub złamanych drzew jest ponad 100. Na terenie całego województwa odnotowano prawie 1100 zdarzeń. Uszkodzeniu uległo ponad 60 budynków, zerwanych zostało ponad 70 linii energetycznych. Strażaków zostało zaangażowanych i Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ponad 4,5 tysiąca funkcjonariuszy. Dwie osoby w Cieszynie zostały poszkodowane w wyniku przewróconego drzewa na samochód osobowy. Sytuacja powoli wraca do normy. Na terenie województwa może silnie wiać, ale wiatr nie będzie już tak groźny jak ostatniej nocy.